15.03. Kochani, już trzeci dzień pada. W nocy to ładnie lało. Dzień tak troszkę przestawało. Były godziny, że nie padało. No i teraz się znowu rozpadało. I znowu pada. No, kotki się pochowały. Zobaczcie, najciekawsze, gdzie albinka się schowała. Zaraz pokażę, żebym go nie spadł. Tam się schowała. Pod bociane gniazdo. Na papie leży. A pamiętam, kiedyś tam były komentarze, żeby ten chodniczek obciąć. Ja mówię, że nie. To przed wiatrem, przed słońcem, przed deszczem. No i teraz się przydaje. Widzicie? Siekiciula schowała. Nie ma. Basiorek z kolei w tej budce jest, o tutaj się schował. Tutaj mamy gacusia. O. Teraz Zyzio w bocianówce na fotelu śpi. Pół godziny u mnie na kolanach. Teraz Maja i ta dwójka śpią w tym domku. Tutaj, w tym domku. Tam widziałem, jak wchodziły. Tam się schowały. Mila w tym domku. O, widzicie. Mila, kiciulka. O, jest tam. Widzicie? Jest Mila. Teraz Romeo. To jest albo tam w beczce. W tej beczce tam. Albo tutaj w tym domku. Gdzieś tam się wchodzi. Słyszałem, jak na dach wchodził. Łopotał. Przeważnie to tam w tej beczce. Na samej górze. Sobie śpi. Teraz zobaczymy tutaj, kto tu śpi. Zobaczymy, czy Baribal tutaj przyszedł, bo Baribal lubiał tutaj spać, w tym domku. I co? Nie ma Baribala. Czyli Baribal gdzieś indziej. Może w bocianówce nawet. Tam nie przyuważyłem. Teraz Zuzia tutaj zawsze chodziła spać. Zobaczymy teraz. O, jest. Zuzia. Kiciulka. O, widzicie, śpi. Zuzia tu. I to tak śpi, że nawet nie słyszę, jak ją wołam. No. A inne kotki pochowały się. A zaraz, tutaj coś jest. Ha, gacuś chce. Chodzi, ja tu mamuśka. Chodź, gacuś, chodź, kiciu. Gacuś na chrupki przyszedł. No idź, kiciulku, idź. Idź gdzieś, gacuś głodny. No się boi, czy go mamuśka nie zaatakuje. Tak powoli, powoli, zobaczcie. Stawia. Nieśmiało. Chodź, gacuś, chodź, kicia. Nie bój się. Chodź, 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 chodź. Chodź, kicia. No. Dobra. Niech jedzą. Niech leżą. A ja wziąłem, kochani, dwa korpusy. Idę dać kotkom tam w tej pralni
byłej garnizonowej wojskowej. Tym kotkom, co tam pod wieżą są. No i tak gdzieś się reszta O, wyszła Mila. Mila wyszła z domku. Widzieliście? Jak wychodziła? Ta Mileńka poszła? Tutaj. O, jest. Gdzieś ona idzie. Może idzie się załatwić. Ją przypiliło. Zaraz zobaczymy. Ale też ona w tamtych domkach bywało, że spała. Nie, wyszła chyba na świeże powietrze. Kotki mają jedzenia dzisiaj sporo. Pół kilo miałem szynki konserwowej, to nakarmiłem na schodach, że już nie mogły jeść. Przyniosłem tutaj, to też co mogły, to się najadły. To już nie mogły resztę zjeść. Maluchy też pojadły. No i resztę jest tam. Rozdrobniłem też tam saszetki z galaretką Felix. Sucha karma, mleko. No i tutaj trzy korpusy rozdrobniłem. Położyłem tutaj. Domek, ten wózek schowałem pod zadaszenie, żeby nie mógł więcej. Nie, tutaj jeszcze mam na tacy trochę Feliksa. No to dla tych kotków, które tutaj by ewentualnie przyszły z Jaromina przez tą dziurę. No przychodzą w nocy. No muszę się pochwalić, kochani, co wspominałem w którymś filmiku wcześniej, chyba 2 dni temu, że zamówiłem kamerę leśnika, tą fotopułapkę, którą zamontuję, żeby tutaj obserwowała mi bocianówkę. No gdzie będzie, to nie powiem, bo to nigdy nie wiadomo, kto ogląda i czy później nie wykorzysta. Także będzie mi pokazywała tutaj ujęcie. I jest to kamera, która w paśmie 2G. Są 3G, 4G, LTE. Ale to już są droższe. Za tą zapłaciłem 224 zł. To będzie mi przesyłała zdjęcia i filmiki, jak będzie się coś działo. Na smartfon, na MF w postaci MMS-ów i w postaci maili, czyli fotografie. No, to dzięki pani Sylwii zasiłkowi finansowemu sobie mogłem pozwolić na to, co wcześniej już tak planowałem, jakieś zabezpieczenie na wypadek, jakby mi ktoś chciał tutaj robić jakieś psikusy. No to tyle.